O, lustereczko, powiedz przecie. Tak, dobra. Masz wodę bezdomny. Jaki bezdomny? No bo zostałeś bezdomnym też. A no tak, bo dostałem wodę. Dobra, wziąłeś mi te poście, czy nie? No wziąłem do ciebie poście, ale zanim poście, poczekaj kolego, po twoją nieobecność tutaj wpadło, zobacz. Euro 50. Euro 50, 10%, no 15 centów dla mnie. Niech leży. To zaprosisz mnie na sznycla, jesteśmy kwita. Dobrze. No tutaj leżeć? Tak. Na rozkusz? Dokładnie. Słuchaj, po twoją nieobecność wyczaiłem polską knajpę. To dobrze. Tempelhof. A jeżeli chodzi o pościel, to jest tutaj. I... O, daj mi. Ja wybrałem... Chciałem. Dobre. No dobrze. To... Elegancka. Tylko wiesz, no tam były różne rozmiary. Ale... Ja się nie znam. Kolor to nie interesuje mnie to. Kolor specjalnie wziąłem ciemny, ja żeby się nie brudziło. Ja chcę pościel. A nie jakieś wybierania, jakieś cudowania. Rozumiesz? No rozumiem. Tylko jakbym ci wziął białą, no to by się szybko pobrudziło, no, nie? Ale i tak miałem białą. Może nożyczki? Nie, nie, już? Tak. O. Kurczę, jak popakują to, nie? To od razu to założysz, tak? Zaraz zobaczymy. Niech ją rozłożę. A widzisz, ona jest ciemna z jednej strony, a z drugiej jest jasna. Ale to nic nie szkodzi. Nie wiedziałem. To nic nie szkodzi. No będziesz miał w kwiatki, w cytrynki. Nic nie szkodzi. Dobrze, że nie w maki, nie? No. Chyba, żebyś wolał w maki może. Nie, nie. Dziękuję, Maki. Nada się? Tak. Nada się. Jeżeli coś ci pomóc, to proszę mów. Nie, dziękuję. Powiem ci, że dam radę. Naprawdę. Nie chcę od nikogo pomocy, bo cały czas sam robię. Tomczo daje sobie radę ze wszystkim sam. No co? Trzeba? No to tak się mówi, nie? Jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Jak się pościelisz, jakoś tak, tak to było powiedzenie. Ty, ale rozmiar idealny. Nie, no większa jest. Powłoka jest większa. Tak? Tak, ale to dobrze. No. Nic. Czyli to jest powleczone. Jest. Natomiast okay. Nie wiem, czy zauważyłeś, Tomku, że tu masz jeszcze coś takiego. Podszewkę da poduszkę. A, i masz poduszkę, proszę bardzo. Proszę bardzo, masz poduszkę. Pomożesz mi? No daj. O. I od razu możemy powlec poduszkę. Spokojnie. Daj mi zrobić jedno. Dobrze. Ty już drugie byś chciał. A, bo jeszcze jest trzecie i czwarte. Pomału. A to co to jest? Przyjdzie na to czas. No widzisz, to ja bym to ubrał w to. A no bo to jest właśnie coś takiego, no. To ja ten koc bym ubrał w to. Ja to uwielbiam. My w domu mamy tylko takie rzeczy. Czekaj. To jest naprawdę super, wiesz? I to jest miłe dla ciała. Ja wiem, bo to jest taki ten, nie? O, ja to ubiorę. No to już tam sobie... Oj. Rób jak sobie uważasz. Widzisz? To jest właśnie to. Na wszystko, Jacek mówi, przyjdzie czas. I teraz wszystko na nowo muszę robić. No nie narzekaj. Podwójnie. Jacek, już nie te lata, co ty myślisz? Tak, 40 lat minie zaraz. No, co ty myślisz? Już ja jest... To zaproszenie twoje to aktualne. No tak, oczywiście. Bo ja już wiesz. Poczekaj, dostaniesz je na piśmie. Poczyniłem. Na piśmie dostaniesz. Nie tak, to na piśmie dostaniesz. Bo później powiesz, no co, nie zaprosiłeś mnie? Ja już wiesz. Tak, o, mówiłeś? Nie, ja cię zaproszę, poczekaj. Dostaniesz zaproszenie, na zaproszeniu wstęp 150 euro. A, rozumiem, to o to ci chodzi. I wie. Ty, no powiem ci szczerze, że planowałem prezent, ale może nie aż w takiej cenie. Ta powłoka do tego koca jest idealna, widzisz? No to dobrze. Elegancio. To chyba nawet rozmiar był ten fajny sam, wiesz? Tak. Tu masz takiego rzepa, możesz sobie to... Nie, to nie jest rzep, to jest po prostu suwak. Więc jak to sobie ładnie zapniesz, to będzie ci się, wiesz... O, elegancja Francja. No to wiesz co, że ja wpadłem na ten pomysł, żeby ci ten kocyk kupić. Widziałeś? Ja go kupiłem dlatego, że ja sam mam taki, wiesz? Ja mam fajny. Kilka takich w domu. No, no. On taki delikatny, miękki, tak, nie? Jest naprawdę super. Uuu, Tomek.
I rozdział jest dobry, nie? No mówię, idealny jest. Idealna. Fajnie. No to dobrze, bardzo jestem zadowolony. No. Zaraz to muszę tylko złożyć. Jeszcze ten, poduszkę. Jeszcze mamy powłokę. Tutaj, dwie. Tak. Ta powłoczka. Ta powłoczka jest dokładnie na te poduszki. Dwie powłoczki. Tak. A ja mam dwie poduchy będą. Bo jedną ty żeś... I to nie koniec będzie, Tomku, to nie koniec. Siwiusz, a jedną... Jeszcze mamy prześcieradełko, wiesz? Prześcieradło? No, i to w takim kolorze, wiesz, chciałem wziąć różowy, ale nie byłem pewien, czy, wiesz, polubisz, dlatego wziąłem czerwony. Dobrze, ale to tylko w piątki będę ubierał. Czerwony tylko w piątki, tak? Tylko w piątki. Rozumiem. Zgadzasz się z tym, że jak człowiek się pościeli, tak się wyśpi? Tak jest, gdybyś wiedział. Ale to też tak, ale to tak jest, Jacek. A jak? Ja całe życie jak sobie dobrze, ścielę, jak się dobrze wyspać nie mogę. Wszystko zrobisz, to dobrze się wyśpisz. A ten, a druga rzecz jest taka, z tego co zaobserwowałem przez te lata wszystkiego, to powiem ci najważniejszą rolę, jaką odgrywa, żeby człowiek był wypoczęty i wstał rano wypoczęty, to są stopy. Jak wieczorem, słuchaj, jak wieczorem stopy umyjesz, wymyjesz elegancko i pójdziesz spać, rano wstajesz wypoczęty. Naprawdę, żebym to sprawdził, nie? Aha. Całkiem słuchaj, inaczej. Z jednej strony się mówi, że jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, a z drugiej strony mówi się pracuj, pracuj, a garb ci sam wyrośnie, wiesz. A ja teraz robię tak, że widzisz, wodę sobie wieczorem leję. No widziałem do tego wieczorem, nie? Siadam sobie tutaj na fikołku, biorę ręcznik, zarzucam tu na to ręcznik. Aha. No i nogi tam wsadzam i sobie moczę. A ręcznik zakrywasz, żeby nie było widać? No żeby widać. Nie było widać tych, nie? Ran. I sobie moczę, i się nogi moczą. A... Uwierz mi, Jacek, tak po paru minutach jak je moczę, wymyję i się położę, stary, normalnie czuję, całkiem elegancki ten. Całkiem inaczej się czuję, nie? Tak rzeźki, wypoczęty. Będzie ci miło w tej pościeli? No a ja? Tomku, wiesz co, może tę metkę chcesz odciąć? Nie, nie chcę. Bo ja zawsze takie metki odcinam, wiesz? Nic tu mi nie trzeba. To jak przyłożysz dzisiaj głowę do podusi, to sobie pomyśl miło. Ja. Gdybyś mnie rano dobudził. No, właśnie. Żebyś się nie obudził, wiesz, jak to mówiłeś w jednym z odcinków, z niespodzianką. Dobra. I jeszcze prześcieradło. To prześcieradło to ci się nada, czy nie? Moment, poczekaj. Fotelika nie potrzebujesz krzesła? Nie, na razie dobra. Nie. Dobra. Statywu też nie potrzebuję na razie. Dobra. A no tą powłokę sobie wezmę jako ten, do wycierania. No, to sobie weź do tego. Elegancio. Miód malina. Co to za dziewczyna? A prześcieradełko obejrzysz? Już, moment. Mogę zrobić jedno? A, oczywiście. A tu będziesz miał torbę na śmieci najwyżej. Ty to widzę, wszystko na raz byś chciał, nie? Nie. Tu rozdubać. Nie, ja jestem cierpliwy, Tomek. No ja wiem, no. Ale powiem ci zupełnie szczerze, wiesz co, ja się troszkę cierpliwości nauczyłem przy tobie, bo na początku pewne rzeczy nie rozumiałem, wiesz? No. Ja wiem. A czasami się może nie cierpliwi. A druga rzecz jest taka, że ja, wiesz... A ty masz swoje tematy i musisz swoje rzeczy zrobić. No, pewnie, że się przyda. Bez gumki wziąłem, bo... Legansio, tak. No. O, widzisz, fajnie. No. Na pół ją sobie złożę. O. Dobra. O, i będzie. A ty w domu, jak łóżko ścielisz, to dajesz taką na łóżko koc i prześcieradło, czy tylko prześcieradło? Wiesz co, przykrywamy łóżko właśnie tym, co powlokłeś. No tylko powłoka, mamy nie? W różnych kolorach i tym przykrywamy powłoka. Łóżko, ale bez tej poszewki. Poczekaj, no powłoką, tak? Nie powłoką przykrywamy, tym, co jest w środku. Tym kordłą? Kocykiem. Kocem? Tak, takim kocykiem. Ja mamy jak w różnych ten, kolorach i ja jak czarne. Ten, to najpierw tak, robiłem łóżko, to tak. Dawałem koc. Nie? Mhm. Na kot prześcieradło i na prześcieradło kordła, tak jak ta, nie? Dobrze, Tomku, tutaj te rzeczy można by było troszeczkę, wiesz... Dobrze, ja zrobię, spokojnie. Tu do tej torby na śmieci. Spokojnie. Dobrze. Spokojnie, nie dygaj. Nie dygaj, małolat. No, spoko, nie ma problemu żadnego.
Cieszę się, że będziesz miał. Ale wiesz, ciepło, miło. Nie? Tak. No fajnie, jestem zadowolony, wiesz. Nie, bo chodzi o to, że zawsze w niedzielę wieczorem tam do kontenerów zostawiali w workach powłoki te, a teraz coś ostatnio nie ma. No po prostu czemu nie ma? No nie ma dlatego, że słuchaj, jak szli, grzebali, to porozwalali po całym chodniku i denerwowali się, już nie zostawiają. Jeśli chodzi o takie drobne rzeczy, to zawsze możesz mi powiedzieć. I... Ale fajnie, bo widzisz, szłem. To nie jest raz, problem. Raz, żebym cały worek pościeli, przyniósł na ponad miesiąc czasu miałem. Za drugim razem przyniosłem 180 par skarpet. No tak. To mówiłeś, że nawet rozdajesz te rzeczy. Stary. Tomek, w każdym razie, jeżeli by w przyszłości będziesz potrzebował, to takie rzeczy nie ma problemu. No. To i tak zahaj sirokeza, więc... No tak, zahaj sirokeza to będzie. Także jest okej. Okay. Nie ma to tamto. Za euro 50 chcesz pracować gdzieś? No co ty? Ty, euro 50 i euro 50 to jest razem już 3 euro, wiesz? No dobrze. Ale no. Na razie masz euro, jest euro 50. A to na dwóch to jest po 75 centów, to jest nic. A kogo ty bierzesz? Ja mam na 10% jestem u ciebie. No tak, no to dostaniesz 20 centów. No to mówię, że szczysla postawisz na temperkow i będziemy... Przez cały dzień jeszcze euro 50 jak wpadnie, no to za 40 centów ja nie wiem, czy ty przeżyjesz. No. Masz tak, że zupełnie zero masz w ciągu dnia? Nie. Nigdy tak się nie zdarzy? Nie zdarzyło się nigdy. Zawsze to wpadło. Miałem, nie powiem, ale to nazwał wcześniej. Miałem dzień taki, że nie zrobiłem 10 euro na półkę. Miałem. Zobacz, to ale wtedy, gdybym tylko sam ten brąz brał, także nie miałem problemu z tym, żeby ogarnąć. Raz mi się zdarzyło, no. Pamiętam, siedziałem od rana. Była już piąta po południu, to zima była. Piąta, a do szóstej ten robił. W pół do szóstej, nic, 20 centów. No. A tu musisz. Masakra była, ale tylko raz się zdarzyło. Nie ma, ci powiem, tak jak zauważyłem tutaj, to na tyle, co potrzebuję, żeby być zdrowy do rana, to uczułam. To uczułam, nie ma problemu. A tamta historia jak się zakończyła? Która? No, że miałeś, wiesz, parę centów tylko i nie miałeś lekarstwa. A, no poszłem, to było na zoologicznym gardem, poszłem na misję na zoo i na misji robił taki Polak. I załatwiłem sobie w pewien sposób. A, rozumiem. No bo dowiedziałem się od niego właśnie, on tam pracował, że jest coś takiego, że można iść tam do nich na misję i normalnie od nich pożyczkę zaciągnąć tam do 11 euro. Ach, rozumiem. I poszłem, 60 euro wziąłem. I ty zapożyczyłeś się na to właśnie, na ten konkretny rzecz? No musiałem, no. A co miałem zrobić? Co miałem zrobić? To masakra. Tomek, zobacz, my jesteśmy z dwóch zupełnie różnych światów, ale w jakimś sensie to powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, to jest bliskie i tobie, i mnie. Ja powiem ci, całe życie sobie ścielę i to nic z tego nie wychodzi jakoś. Ja cały tak, czas trzeba ja też ścielę, zapsztalać, ale ty też zawsze musisz do przodu myśleć, nie? Oczywiście. No ja zawsze myślę, co będzie później. Co później, nie? Zawsze. A jeżeli chodzi o tę organizację twojego życia tutaj, to co ty musisz sobie zabezpieczyć każdego dnia poza kasą? No co, materiał, no. Tylko i wyłącznie to. Nic innego. Tylko to. A o jedzeniu myślisz? Nie myślę, bo jedzenie to jest, wiesz, u mnie jedzenie, żeby ten to jest na momencie, nie? I tutaj cały czas ktoś to donosi? No tak. I wiesz, zabezpieczyć to tylko muszę, żeby mieć materiał i... Nic więcej mi nie trzeba. Ale jesteś otoczony bardzo wieloma rzeczami. No, masz, nie wiem, te przybory do sprzątania tutaj. No. Masz jakieś skrzyneczki, w których masz tam różne... No tak. Dbasz o to, żeby te rzeczy koło ciebie były. No tak, oczywiście. A przede wszystkim nie pozwalam nikomu ruszać i nikomu ustawiać. Robię to sam, dlatego że ja robię tak, że wiem, gdzie co mam i wiem, gdzie co leży. I wiesz. Bo wydaje mi się, że to słanie sobie po to, żeby się wyspać, jest znacznie trudniejsze wtedy, kiedy jest się w relacji z kimś, w związku, kiedy ma się dzieci, kiedy ma się żonę, no to wtedy ta odpowiedzialność jest dużo większa. Codziennie teraz ścielę, muszę ścielić sobie spanie. Tam jak koło banku spałem, to nie ścieliłem, tylko wstawałem, ładnie, żebym tylko ogarnął, nie? Kot zarzuciłem i ten.
A teraz widzisz, wszystko jest na wózku, wieczorem ten ściele, nie? W domu tak samo ci powiem, nieraz miałem tak, że ten... Jak wstałem rano, nie chciało mi się ścielić łóżka, to tak samo. Albo zostawiałem bety, zawsze mama się darła. Pościel mówi łóżko. I wiesz. Tomek, ja mówiłem o słaniu sobie łóżka w sensie przenośnym, że wtedy, kiedy jesteś z kobietą, kiedy masz dzieci, to musisz no, bardziej zadbać już nie o pościel w łóżku, tylko o te sprawy związane z życiem. Czy to jest troszeczkę tak, że taka bezdomność, los bezdomnego to jest ucieczka od tych obowiązków, od tego słania w cudzysłowie łóżka? Ale teraz nie zrozumiałem tego. Bo zobacz, to powiedzenie, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, to ma taki charakter przenośny. To nie tylko chodzi o to, że ścielimy sobie łóżko, żeby na nim się wyspać, w sensie dosłownym, no. Ale to oznacza też, że musisz dbać o różne rzeczy w życiu, po to, żeby potem ci było łatwiej. Ale co ma łóżko, ścielenie łóżka do innych rzeczy? To jest taka przenośnia, tak się mówi. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, to znaczy jak sobie życie zorganizujesz, tak to życie będziesz miał. No tak, oczywiście. Aha. I dlatego właśnie... Ja nie planuję, praktycznie można powiedzieć, że nie planuję, tam planuję. Nie planuję, można powiedzieć, tylko tak jak rano wstanę, ułożę sobie mniej więcej to, co będę robił i tak jak ma być. Oczywiście biorę, że może coś się w międzyczasie innego wydarzyć, jakieś te awaryjne, te i wiesz. Ale wtedy, kiedy byłeś w związku, kiedy byłeś odpowiedzialny za dziecko, to było inaczej, bo musiałeś myśleć nie tylko o swoich potrzebach, ale również no o potrzebach swoich bliskich. Zgadza się. I stąd moje pytanie, czy jak gdyby na kanwie tego powiedzenia, że jak sobie posiedzisz, tak się wyśpisz, czy to nie jest tak, że bezdomność jest formą ucieczki od takiej odpowiedzialności za innych? Nie wiem. Czy nie jest ci łatwiej żyć samemu? Nie wiem. Ja tak ci powiem, nie mogę porównać życia tego, co było, z życiem tym, co jest teraz. Dlatego, że w życiu tym, co jest teraz, to praktycznie można powiedzieć, nie mam żadnych obowiązków, no jedynie to, nie? No ale tak można powiedzieć, nie mam na głowie tego, że na przykład za 3 dni trzeba zapłacić ratę za światło, bo odetną. Nie mam tego, nie mam tego, rozumiesz? Bo że dziecko chore? No, albo że dziecko zaczyna chorować, wiesz. Znowu w tym świecie normalnym, no to masz na głowie, tak? Żeby było w domu co zjeść, żeby było trochę grosza, wiadomo. Różne rzeczy się dzieją, tak? No ja też tak myślałem do przodu. Zawsze coś się dostawiało, czy pieniędzy, czy tego, bo tak myślałem. Może być tak, że jutro dziecko zachoruje, trzeba jechać do lekarza. I wiesz. Czyli ty miałeś w swoim życiu taki okres planowania, okres odpowiedzialności? Tak, no oczywiście, że ja normalnie żyłem z kobietą, z dwójką dzieci, żeśmy żyli sami. Na swoim żeśmy żyli. Nikt nam nie dawał. To, co ja zarobiłem, to, co Weronika kupiła, to żeśmy jedli, to żeśmy pili, to żeśmy mieli. Tak to wyglądało. A czy to, co masz teraz, jest łatwiejsze niż tamto, co było wtedy? Jakbyś porównał to? Czy tu jest łatwiej żyć? Powiem ci coś takiego. Czy jest łatwiej tutaj żyć? Pod jednym względem może jest łatwiej ze względu na to, że tak jak mówię, nie masz na głowie tych, że za 2 dni trzeba zapłacić ratę, że trzeba to, że trzeba to, że to, że to, rozumiesz? Może pod tym względem, ale tak to nie jest to fajne, no nie jest. Nie, nie jest. Jest to fajne i twój los jest przerażający, zwłaszcza jeśli się weźmie tę cenę zdrowotną, którą płacisz. A druga rzecz jest taka, że mam to w głowie, że no muszę tutaj być, no bo nie mam gdzie pójść. Aha. Muszę sobie zarobić, bo mi nikt nie da, nie będę głodny i wiesz. I to jest takie nie... Różnie, nie wiem jak to ci powiedzieć, Jacku. I to jest niedobre, i to jest niedobre. To się, ja ci powiem, chodzą ludzie, przechodzą, nieraz słyszę, jak mówię, o jemu to dobrze, bo sobie siedzi, jemu dadzą. Właśnie, że nie, to nie jest tak, wydaje się. Dlatego, że jak widzisz, że sobie siedzisz, ktoś podchodzi i ci daje 20 euro. Ty, ja musiałem prawie 2 godziny na to robić.
A on zoba dostał. Złoty, to nie jest. Nie. No oczywiście ten los jest absolutnie przerażający, ale fakt jest faktem, że ta odpowiedzialność jest jednak znacznie mniejsza. Czy ty masz czasami tak, że siedzisz sobie tutaj i tak myślisz, o Boże, ja jestem bezdomny, ojejku, jejku, co to będzie, co się stanie? Nie. Nie masz czegoś takiego? Nie. Nie, po prostu nie. Nie myślę o tym. Nie, po prostu jak coś powiedzieć. Jak to ci powiedzieć? No, żeby to fajnie wyszło w cudzysłowie. Nie. Nie użalam się nad sobą. No, rozumiem. Rozumiesz? Aha. Jak ktoś jest, też się mu nie żalę. O, bo mi źle, bo siedzę tu, bo to nie. Ale w jakimś tam ograniczonym zakresie musisz planować. Musisz myśleć o tym tak, słaniu no, w sobie, żeby się wyspać. Oczywiście, myślę i wiesz. Oczywiście, że tak, no wiadomo. Jak jest. Nie wiesz, tyle lat już i no, powiem ci, naprawdę dużo się nauczyłem, nie? I dużo, bardzo dużo się nauczyłem, nie? Widzisz, tak jak tutaj dbam i żeby czysto było i to, bo widzisz, zauważyłem, że to jest podstawa, jak jest czysto koło ciebie, to nikt się nie będzie krzaniał ani nic. Mhm. Druga rzecz jest taka, że nawet jak jest tak czysto, a porozwalane są puszki, butelki czy coś, że osoba, która idzie, przechodzi, no to od razu jej się kojarzy to ze smrodem, ze złym zapachem i wiesz. Dlatego wiesz, musi być czysto, no. Czyli dbasz tutaj o to obejście i... No tutaj, gdzie ja przebywam, oczywiście. Ja tu śpię, ja tu jem, ja tu wszystko, tak? Tomku, posłuchaj, życzę ci miłych snów pod tą nową kołderką na podusi i prześcieradełku. Tak. A jeszcze powiedz, chrapiesz? Nie. Dzięki Tomek za rozmowę. Dzięki również, pozdrawiam.